Hejo! Pozdrawiamy z drugiego punktu naszej wycieczki. Jest to Most Pilchowicki, o którym słyszy obecnie chyba cała Polska, jak nie połowa świata. Słyszę o nim dlatego, że postanowiono, iż ten most zostanie wysadzony jako część scenografii w filmie Mission Impossible 7. Rozumiecie, że jest siódma część tego czegoś i oni chcą wyrzucić taki most, który jest ewenementem, który ma te przęsła w dół, co jak sami widzicie, rzadko się spotyka generalnie. Most powstał na początku XX wieku, więc hello, ma powyżej 100 lat, więc chyba jest zabytkiem. Wszyscy tam ministrowie, nie ministrowie, weźcie się do roboty i po prostu wpiszcie go na listę zabytków. Jest to most dawniej kolejowy, już teraz ta linia kolejowa jest wyłączona z używania, ponieważ most jest w słabym stanie, no ale nie na tyle, żeby go wyburzać, prawda? Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. A w ogóle jest to jezioro Pilchowickie, które powstało sztucznie po spiętrzeniu bobru. Bobrem pływają, tu przed chwilą przepływali kajakarze, widzieliśmy żaglóweczkę, jakieś są łódki motorowe, także pełen relaks. Może jeszcze coś Wam nakręcimy, bo podobno most jest w słabym stanie. Może nam się uda gdzieś tam wejść. Trzymajcie kciuki.